Chciałbym Państwu przybliżyć trochę naszą działalność. Tak, czyli tutaj mamy kilka przykładów budynków, które postawiliśmy w Trójmieście, na terenie Gdyni dokładnie, w centrum Gdyni. My z założenia lokujemy swój kapitał w atrakcyjnych lokalizacjach. Taka jest polityka firmy i to chcemy realizować tę myśl dalej w rozszerzeniu o budynki biurowe. Tak, tutaj mam budynek na przykład 10 tysięcy metrów kwadratowych, ponad 10 tysięcy na Placu Kaszubskim, to jest blisko ulicy Świętojańskiej, mogą Państwo kojarzyć Świętojańską w Gdyni. Nie wiem, czy kojarzą Państwo, czy nie. W każdym razie Świętojańska to jest taka główna ulica w Gdyni. Następny budynek Art Deco około 5 tysięcy metrów kwadratowych i budynek Batorego 7 około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych, gdzie po raz pierwszy spotkaliśmy się z dużą ilością powierzchni usługowej. Mieliśmy tam 1200 metrów kwadratowych powierzchni usługowej i bardzo żałuję, że na Adriana trafiłem tak późno, bo prawdopodobnie pomógłby nam lepiej zorganizować tutaj sprzedaż tej powierzchni, może najem i później sprzedaż. Natomiast trafiliśmy na Adriana nieco później. Teraz tak, chciałbym powiedzieć też o sytuacji na rynku deweloperskim w Trójmieście, bo ona jest dość specyficzna. Rynek deweloperski, mówimy tutaj i o nieruchomościach komercyjnych, i o mieszkaniowych, on jest bardzo nastawiony, przede wszystkim mieszkaniówka, na turystów. Tak? Buduje się bardzo dużo, generalnie całe Trójmiasto jest porozstawiane żurawiami. Buduje się bardzo dużo i w pewnym momencie oczywiście za tymi turystami zaczął przychodzić biznes. W związku z tym powstała potrzeba budowy przestrzeni biurowych. Miasta zaczęły myśleć w planach zagospodarowania przestrzennego o takich miejscach. Między innymi w Oliwie powstaje taki kompleks biurowy Oliwia Business Center. Tutaj chyba też Adrian się tam męczył z tymi powierzchniami. Tak, więc. Chyba tam jest najwyższy budynek biurowy. Tak, jeden z najwyższych. Olivia Six. Olivia Six, tak jest. Także do Trójmiasta zaczęło to w pewnym momencie też przychodzić, natomiast Gdynia odrobinę zaspała i długo, długo zasypiała, nie przygotowując takiej przestrzeni biznesowej. Rozwijała turystykę, rozwijały się inne gałęzie, powstawało lotnisko, tak? A w centrum miasta nie było czegoś takiego jak powierzchnia biurowa. Dlatego pojawił się pomysł rozszerzenia działań firmy o nieruchomości komercyjne. Tak? Tutaj mamy jakiś taki pierwszy szkic naszego biurowca, który powstał około 2016 roku, czyli na etapie koncepcji. My jako deweloper działający na rynku mieszkaniowym, no nie mieliśmy zbyt dużego pojęcia o biurowcu, więc my się go obecnie w zasadzie cały czas uczymy. Przez przypadek trafiłem na szkolenie, które organizowała firma Geodetic i tam przedstawiono mi, w jak dużym byłem błędzie, jeżeli chodzi o sposób zarządzania taką powierzchnią, że podejście, które wcześniej reprezentowaliśmy, było odrobinę chaotyczne. Dla nas powierzchnia usługowa była produktem ubocznym działań głównych firmy, czyli właśnie tej mieszkaniówki. Każda umowa była inna, sposoby mierzenia powierzchni też zależały w zasadzie od tego, co sobie wymyśliliśmy na dany okres. Także trzeba było to jakoś złożyć wszystko razem do kupy i doprowadzić do tego, żeby te działania były w miarę spójne. W związku z tym zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, żeby, już przejdę do tego etapu, zaczęliśmy poszukiwania działki, która by zaspokoiła tą potrzebę, w jakimś tam stopniu oczywiście małym, potrzebę nieruchomości komercyjnych w centrum miasta. I ja znalazłem taką działkę. Tutaj jest na mapce, widzimy. Ten górny guzik to laserek, ten na samej tak? górze, na samej górze, ten górze. O. Dobrze, to będę pokazywał laserkiem. Więc tutaj mamy Urząd Miasta w Gdyni, tutaj nowo powstający Park Centralny, ulica Świętojańska, czyli ta główna arteria, główny ciąg pieszo-jezdny Gdyni. Tu powstaje jeszcze jeden biurowiec, nad którym też się zastanawialiśmy, czy chcieliśmy kupić tą działkę albo tą, ostatecznie padło na tą działkę. Tak? I tutaj mamy właśnie bezpośrednia bliskość ulicy Świętojańskiej, która jest rozpoznawalna dla większości ludzi w Trójmieście. Myślę, że w Polsce też wielu ludzi kojarzy. Park Centralny. Ten temat w ogóle pojawił się dość późno, to znaczy temat Parku Centralnego wpłynął na to, że postanowiliśmy zachować sobie ten biurowiec w naszym portfelu, bo wcześniej atrakcyjna lokalizacja była dość atrakcyjna. Po przedstawieniu planów przez miasto o wybudowaniu tego Parku Centralnego, czyli olbrzymiej powierzchni rekreacyjnej dla mieszkańców, stwierdziliśmy, że to rzeczywiście powinna być perła w naszej koronie i budynek powinniśmy sobie zatrzymać.
W niedalekiej odległości od biurowca znajduje się, jakieś 100 metrów od biurowca, znajduje się duży węzeł komunikacyjny wzgórze Świętego Maksymiliana, gdzie mamy SKM-ki, wszystkie przystanki dla wszystkich autobusów ZKM, także komunikacyjnie jest to świetnie rozwiązane miejsce. Dysponujemy szybkim dojazdem do obwodnicy i szybkim dojazdem do wszystkich arterii komunikacyjnych obsługujących Trójmiasto. No, dodatkowe atuty to oczywiście bulwar nadmorski w odległości około 500 metrów. Także uznaliśmy, że to miejsce zaspokaja nasze potrzeby, jeżeli chodzi o lokalizację. Następnym punktem oczywiście po zakupie działki, do zakupu działki jeszcze wrócę, bo to też jest dość ciekawy temat, nazwa inwestycji, tak? Czyli myśmy, zanim przystąpiliśmy do zakupu działki, zaczęliśmy sobie zastanawiać się, jak sprzedać ten produkt, jak nim handlować, jak stworzyć z niego coś ciekawego. Więc inwestycja znajduje się przy skwerze Plymów, tak? To jest takie miejsce spotkań, więc naturalnym było, że jakoś będziemy próbowali nawiązać do tego skweru. Skwer kojarzy się właśnie z miejscem spotkań towarzyskich, dynamicznym miejscem zdarzeń w centrum miasta. Także, no mówię, zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. Mimo swojej funkcji inwestycja ma być przyjazna zarówno dla biznesu, jak i dla mieszkańców, czyli ma być właśnie takim punktem spotkań, punktem, który się dobrze kojarzy. Często jest tak, że jakaś inwestycja po jej zrealizowaniu staje się takim kultowym miejscem. Nam zależy na tym, żeby to miejsce stało się kultowe. Nasze działania marketingowe też będą się kierowały, będziemy starali się je skierować w tę stronę, żeby faktycznie to miejsce było rozpoznawalne. W budynku znajdować się będą, czyli tutaj wybiegaliśmy też trochę dalej, że muszą się znajdować lokale gastronomiczne, które będą przyciągać i turystów, i mieszkańców, i biznes, tak? Bo biznes, taki fajny biznes, lubi mieć takie właśnie modne miejsca blisko siebie. No i jesteśmy w trakcie teraz już opracowywania kampanii reklamowej. Budowa już w tym momencie się zaczęła. No, zaczęła się mniej więcej rok temu. Planujemy zakończenie na przełom 19 i 20 roku. Coś nam się tutaj kiknęło. Przepraszam. A jaka powierzchnia będzie w tym budynku? Przejdę do tego. Bo tutaj też jest trochę zawdzięczamy Adrianowi, jeżeli chodzi o wyciśnięcie tej powierzchni. Dane były inne, a zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni tym, ile możemy z tego wycisnąć. Teraz taka ciekawostka, że ludzie sobie wyobrażają różne rzeczy, jak działają inwestorzy, jak wynajdują te swoje działki. Więc ja znalazłem tą działkę na Otodom. Po prostu wszedłem na Otodom, wpisałem w centrum miasta Gdyni, szukam działki, wyskoczyła działka, ludzie po prostu sprzedawali. 27 spadkobierców przedwojennego przedsiębiorcy Jana Kowalskiego, który miał tartak w tym miejscu przed wojną, został oczywiście pozbawiony tej ziemi przez jedynie słuszną władzę w tamtym momencie. I jego spadkobiercy odzyskali, tam były udziały dosłownie od kilkunastu tysięcy po chyba około 400 tysięcy. Tak? I tych wszystkich 27 spadkobierców trzeba było zebrać, trzeba było się z nimi dogadać. Wystarczyło, że jeden by to wysadził w powietrze i oczywiście mielibyśmy po sprawie. Także zebraliśmy tych wszystkich właścicieli, prowadziliśmy z nimi trudne negocjacje, żeby każdy był zadowolony, żeby nie było takiej sytuacji, że któryś stwierdzi, że oczywiście, że nie podoba mu się taka kwota i że on w ogóle nie sprzedaje, a takie rzeczy się zdarzają. Wiemy to na przykładzie na przykład wspólnot mieszkaniowych, że potrafi być jedna taka osoba we wspólnocie, która będzie torpedować wszystko, więc tutaj też mieliśmy takie obawy, ale szczęśliwie się udało. No i na ten akt notarialny też musieliśmy zebrać 27 osób, notariusz musiał zorganizować większą salę specjalnie dla nas, żebyśmy mogli się pomieścić, złożyć podpisy pod aktem notarialnym i zakupić tę nieruchomość. A ile to trwało? Jakieś 3-4 miesiące negocjacji. A znalezieni oni byli wszyscy na miejscu, czy za granicą? Wielu miało pełnomocnictwa. Generalnie do rozmów zostało wystawionych 4 ludzi. Oni mieli we czwórkę z nami się dogadać, czyli takich najstarszych, starszyzna plemienna, można powiedzieć, która wyszła do nas i miała z nami rozmawiać o godnym wynagrodzeniu za tę działkę. I potem mieli to oczywiście przekazać reszcie rodziny, tak? I trzeba było te rozmowy prowadzić trochę korespondencyjnie, ale udało się. Zostaliśmy szczęśliwymi właścicielami tej działki. Wiem, że o tą działkę... Już w momencie sprzedaży już ten stan prawny był taki uregulowany. Tak. Oni odzyskali tą działkę od miasta, tak? Czyli odbyli tą całą walkę z miastem, bo miasto ma takie założenie, Gdynia przynajmniej ma takie założenie, nie wiem jak w innych miastach to wygląda w tej chwili, że nie oddaje działek za nic na świecie, tak? Czyli do Sądu Najwyższego i dopiero wtedy oddają. Także ci ludzie już odbyli tę walkę, tak? I odzyskali tą ziemię kilka lat wcześniej.
No i czekali, aż się dogadają, aż wszyscy będą chcieli sprzedać. I tak trafiliśmy na nich właśnie w tym momencie, kiedy się dogadali i wiedzieli, że chcą sprzedać, jeszcze nie wiedzieli, za ile chcą sprzedać i my ich musieliśmy przekonać, że za mniej niż im się wydaje. Udało się. A chciałam się zapytać, jaką cenę oni sobie rozłożyli potem proporcjonalnie do swoich udziałów? Tak, 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 tak. Dokładnie. Mieliśmy wyliczenie. Chciałem zabrać tą tabelkę, ale stwierdziłem, że tam jest za dużo danych wrażliwych z wyliczonymi wszystkimi właścicielami. Każdy miał udział wyliczony, tak, i na podstawie tego udziału było obliczenie ceny. Następnie, jak już udało się nabyć tą działkę, to przeszliśmy do organizacji tutaj naszego placu budowy. Więc tak, tutaj mamy naszą działkę. Myślałem, że będzie może troszeczkę większy i będzie lepiej widać, ale mam nadzieję, że coś widać. Tu jest nasz budynek, tu jest ulica Świętojańska, tu jest ulica Partyzantów, zjazd do hali garażowej i duży plac, który tutaj stanowi też część naszej działki, na którym planujemy właśnie zorganizować to miejsce spotkań, które będzie tworzyło tą modną atmosferę dla tego miejsca. Tutaj mamy takie pierwsze opracowanie kondygnacji przygotowane przez, a jakże, Geodetic, tak? Z wyciśniętą powierzchnią na maksa, żeby inwestor nie był stratny w żadnym punkcie. No i budynek w przekroju, jak wygląda, duża hala garażowa pod całą działką i 7 kondygnacji wychodzących nad ziemię. Tutaj też mieliśmy ciekawe historie, jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. Słyszałem, że wczoraj było o warunkach zabudowy, a o planie zagospodarowania. W planie zagospodarowania był zapis o tym, że musi się odbyć konkurs na pracownię architektoniczną. W gronie komisji konkursowej musi się znaleźć reprezentant Urzędu Miasta, reprezentant inwestora. Także musieliśmy zorganizować taki duży konkurs, który wygrała pracownia, też taka dość znana, Art Deco, przynajmniej u nas na północy. Oni realizują przedsięwzięcia w różnych miejscach Polski, no ale są ulokowani na północy. Były rozmowy o koncepcji elewacji, widzieliśmy wcześniej taki pierwszy szkic tej elewacji, powierzchnia najmu. Więc nam z naszych wyliczeń, które przeprowadziliśmy z architektem, wyszło, że będziemy mieli około 4400 m2 powierzchni użytkowej. Natomiast później spotkałem Adriana i okazało się, że nie mamy 4400, tylko 5000 PUM-u. I mogliśmy troszeczkę bardziej zoptymalizować nasz projekt, oczywiście dzięki normom BOMA, którą bardzo już lubię i polecam serdecznie. Z punktu widzenia i punktu widzenia. Następnie oczywiście był ten wybór funkcji, czyli mieliśmy jakieś założenia odnośnie funkcji, że chcieliśmy, żeby znalazły się tam lokale usługowe, chcieliśmy, żeby ten hotel, trzeba było wybrać odpowiednie kondygnacje dla tych miejsc, tak? Więc tutaj od strony placu są wejścia, tutaj mamy obniżenie terenu, tutaj jest jedna strona ulicy, tutaj jest druga, jedna kondygnacja tutaj wypada akurat piętro niżej, tam są lokale usługowe gastronomiczne, tutaj mamy lokale usługowe, ale takie bardziej handlowe. Następnie 4 piętra są biurowe i na ostatnim piętrze znajduje się hotel ogólnodostępny, ale zakładamy, że być może na przykład będzie wykorzystywany też przez biura, na przykład dla sprowadzania tutaj pracowników, prezesów z central i tak dalej. Tak wygląda budynek już na wizualizacji takiej docelowej. Tak, tutaj widzimy właśnie ten placyk, który należy do nas. Pod nim znajduje się też hala garażowa. Tutaj są lokale usługowe, gastronomiczne. Tutaj znajdują się lokale usługowe, właśnie handlowe, biura. Między innymi tutaj w tym oknie dokładnie będzie nasze biuro i hotel. Decyzja o zachowaniu biurowca w portfelu firmy. Na początku, pierwotnie, jak kupowaliśmy sobie tą działkę, no to wychodziliśmy z założenia, no, tak jak zawsze. Kupujemy, budujemy, sprzedajemy i idziemy dalej. Natomiast w międzyczasie pojawiła się decyzja Urzędu Miasta o tym, że powstanie park centralny i w związku z tym stwierdziliśmy, że może warto byłoby to zatrzymać. Firma już działała od jakiegoś czasu, miała zakumulowany kapitał. Bardzo nam zależało na tym, żeby nie być uwiązanym i nie brać kredytu. W związku z tym kredytu nie wzięliśmy. Próbujemy na razie skutecznie finansować to z środków własnych. Inne budowy pracują po prostu na sukces tej inwestycji. Zobaczymy, jak będzie na sam koniec, jak już się zrobi krucho z kasą. I teraz tak, zmiana sposobu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Ja mówiłem o tym na początku, u nas odbywało się to bardzo chaotycznie. Nie było jednolitego sposobu naliczania powierzchni najmu, nie było jednej umowy, tak? Nie było,
nie było żadnej organizacji. Ja, co najemca, co jakiś budynek, to uprawialiśmy wolną amerykankę. Tutaj też chciałem wspomnieć o rentrolu, który został nam zaproponowany przez firmę Geotetic, z którego planujemy skorzystać, która ma właśnie nam pomóc ujednolicić ten system. Tak samo dostaliśmy przy pomiarze, jeszcze teraz przedwykonawczym, tak, takim na surowo, wkładkę do umowy na temat normy BOMA, która ułatwi nam obliczanie powierzchni, jest taka, no, moim zdaniem, dość logiczna. No i potrzeby na przyszłość. Na pewno będzie nam potrzebne, jak zakończymy budowę, czyli na przełomie 19-20 roku, szkolenie w zakresie obsługi rentrola. Też nigdy nie korzystaliśmy z tego narzędzia. Na pewno będzie potrzebny pomiar powykonawczy, wykonany przez firmę, która potrafi nam tak ładnie policzyć powierzchnię zgodnie z naszymi oczekiwaniami i potrzebami. Z tego co wiem, dość często pojawiają się jakieś aktualizacje normy BOMA, z tego co pamiętam z wykładu. Tak, są jak najmniej, przede wszystkim nowa norma BOMA weszła i pewnie wejdą kolejne, ale wprowadzanie nowych norm tylko po to, żeby to była norma 2017 czy 2020 na przykład, nie ma sensu. Nie ma, bo jeżeli byśmy chcieli wycisnąć więcej, to musimy wchodzić w powietrze, a to już tylko przy kamienicach takie rzeczy robimy. Tutaj już naprawdę, okej, no można posilić się, że szachty wejdą do powierzchni najmu i tyle, bo tam są trzy szachty, klatki, koniec, tak? No tak. Więc sama aktualizacja normy spowoduje, że tylko od nowa wiele papierów trzeba przetrawić, a suma najmu nam się nie zmieni, więc jakby na siłę cały czas brać te nowości, nie jest to potrzebne. Nie jest to potrzebne. Nie jest. Bo już się tych nauczyłem, nie chciałem się uczyć. No i oczywiście bieżące doradztwo w kwestiach zarządzania budynkiem, pewnie jakieś aktualizacje do rentrola się mogą pojawić. Ale to już tabele. Nie ze mną, tylko na przykład z osobą, która będzie po tobie występowała, tak? Na przykład, nie? No. Chciałbym podziękować za uwagę. Szybko, ekspresowo. Zastanów z nami chwilę. Jeszcze zostanę, dobrze. Zobacz, jakie inne podejście, jakie fajne, jakie miłe, ale to jest przywilej właściciela. Znamy takie sytuacje, że na mównicy stoi pracownik wysoko postawiony korporacji, powiedział dwa zdania za dużo, następnego dnia zwolnienie dyscyplinarne z pracy. Ze względu na konferencję, która się odbyła, dyscyplinarne z pracy. To jest przywilej czubka piramidy, więc bardzo fajnie, mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Prezentacji nie widzieliśmy, dopiero teraz ją pierwszy raz zobaczyliśmy. Dzięki za parę miłych akcentów. A może więcej o tym, jak na przykład zastosowaliście jakieś modyfikacje na budynku? Znaczy modyfikacje, no przede wszystkim to jest to, co mówiłem dzisiaj, wcześniej i nawet wczoraj trochę, że pierwsze wyliczenie z projektu robią architekci. A architekci nie lubią tego, nie znają się na normach BOMA tegowa kompletnie. Najbardziej sztampowy tego przykład to jest Łódź. Budynek 40 tysięcy metrów, czyli zobacz jaki kolos i asset manager, firma, która była Asset Property Lease i w ogóle była taką prawą ręką inwestora, nie wiem kto był inwestorem, jakaś tam spółka czy fundusz, nieważne, poprosili architekta, który zaprojektował ten budynek, żeby zrobili wyliczenie zgodnie z GIF-em. No i była tabelka Excela, tych pozycji wiadomo tam mnóstwo, bo to piętra, pokoje i tak dalej. Jest napisane GIF. Pani, która dostała tego GIF-a, osoba, z którą współpracuję, przesłała mi to, bo coś jej nie pasowało. Ja mówię, no z GIF-em nie ma nic wspólnego, a proszę prześlij mi projekt budowlany. Przesłała mi wszystkie te tabele. I tak jak w pozwoleniu na budowę był Excel z liczeniami według normy PN ISO, no tam już tutaj 97, tak, cała tabela, no rozbudowana 40 tysięcy metrów budynek w Łodzi. To oni to skreślili i wpisali słowo GIF, a to zostało to samo. Tak? Rok, półtora roku temu to nastąpiło. Ja rozumiem architektów. Architekci są od tworzenia, od wizji, że ten budynek jest naprawdę fajny, to jest przepiękne. I oni nie lubią tego, co my robimy, po prostu nie lubią, a inwestorzy ich do tego wręcz zmuszają. Oni nie chcą. Ja znam tą firmę Art Deco, oni mnie raczej nie znają. Może gdyby znali, wiedzieli, że są osoby, które się tym zajmują, przypuszczam, żeby to oddali. I też taka inna kwestia, rąka tajemnicy. Są znowu inne firmy architektoniczne, które
Na pewno nie chodzi mi tu o Iliarda, który był wczoraj na warunkach zabudowy, bo akurat ich szkole w tych normach i tak dalej są mądrzy, kumaci, naprawdę wiedzą o co chodzi. Ale inne firmy, które biorą zlecenia normę BOMA tygowa GIF, potem dzwonią do mnie, Adrian zrób, ale na moich czy na waszych formatkach, na naszych. No i wracamy. Przybitka 100-200% oczywiście, no to są architekci, duzi, znani, na przykład międzynarodowi. Jest przybitka 100-200% na kwocie. Wszystko w temacie, tak? Architekci tego po prostu nie lubią robić, tak? A błąd inwestora jest taki, że wymusza na tych architektach. No zróbcie mi, zróbcie. Oni tego nie czują. Wczoraj też pan Radek Sojka, który jest niesamowitym architektem, po prostu niesamowita wiedza. Ja mówię, rozmawiamy, a co sądzi pan o powierzchni przy wynajmie? Jaką normą pan by wynajmował powierzchnię biurową? No ISO. Tak? Po prostu nie słyszał nawet za bardzo słowa, bo ma tygowa, nie słyszał takiego słowa. Tak? Ale chcę powiedzieć jeszcze taką inną opowiastkę. Stadion Narodowy mierzyliśmy 3 razy. Dlaczego? Pomierzyliśmy go w Tegowie, potem w BOMie, potem w ISO. Jak już się zapoznałem z tymi ludźmi, ich tam przeszkoliłem, pytam się, a dlaczego zamówiliście najpierw pomiar w Tegowie? To jest takie bez sensu. Tam jest 40 tysięcy metrów powierzchni komercji wystawienniczej, takiej szkoleniowej. 40 tysięcy metrów, tak jakby prawie że biur. To jest mnóstwo tego. Odpowiedź była taka, bo ktoś z zarządu wtedy, nieważne czy tam NCS czy PLK 2012, ktoś z zarządu znał takie słowo. Czyli znam słowo Tegowa, pomierzmy Tegowo. Takie definicje, znaczy definicje, takie decyzje idą z góry od samych właścicieli. Więc jeszcze raz ukłon w twoją stronę, bo kurczę, fajnie mówisz, robiliśmy źle, przyznaliśmy się do błędu, szukamy, uczymy się, jesteśmy otwarci. To jest fajne, tego brakuje no ogólnie w Warszawie, tak bym powiedział. Agnieszka, zapraszam cię, ja przełączę ci, tak? Agnieszkę zaprosimy, która jest jakby, można powiedzieć, kontynuacją, tak? Czyli Property Asset Manager z niemałym doświadczeniem, praca w dużych firmach, tych takich dużych, tej wielkiej piątce, tak? To ja nie mówię, idę prezentację.